kiedyś byłem na takich jakichś tam międzynarodowych psychiatrycznych targach i no, niezbyt fortunnie producent jednej z form kwetiapiny reklamował tą kwetiapinę w postaci krówek, które... Witajcie moi drodzy. Dzisiaj opowiem o leku kwetiapina. Kwetiapina występuje pod różnymi nazwami handlowymi. Ten materiał nie stanowi materiału reklamowego do reklamowania żadnych firm farmaceutycznych, żadnych konkretnych preparatów. Tak więc bazuje jedynie na nazwie międzynarodowej, nazwie kwetiapina. To jest bardzo interesujący i ciekawy lek, a jednocześnie lek, wokół którego pojawiają się czasem pewne kontrowersje. Pacjenci, zażywając lek kwetiapina, no, mają poważne wątpliwości co do tego, na co są tak naprawdę chorzy. Z czego to wynika? Wynika to z faktu, że jest to tak zwany neuroleptyk drugiej generacji, czyli lek co do zasady przeciwpsychotyczny i lek, który jest stosowany w takich chorobach jak choroba afektywna dwubiegunowa czy właśnie schizofrenia bądź mania, a zatem w psychozach. A z drugiej strony lek ten powszechnie stosowany jest u osób, które mają zaburzenia snu, czy też prezentują różnego rodzaju objawy o charakterze otępiennym. Jak to wytłumaczyć? A mianowicie tłumaczymy to w bardzo prosty sposób. Rzeczywiście kwetiapina jest lekiem przeciwpsychotycznym, jest neuroleptykiem drugiej generacji. Jej działanie przeciwpsychotyczne wynika głównie z blokowania receptorów dopaminowych oraz receptorów serotoninowych 5-HT2, aczkolwiek kwetiapina działa na wiele różnych innych receptorów znajdujących się w mózgu. Mało tego, wiele wskazuje na to, iż jeszcze pełne działanie neuroleptyków, czy to pierwszej, czy drugiej generacji, na mózg nie jest zbadane. Mózg jest tak skomplikowany, kryje w sobie tak wiele niespodzianek, że dopiero za jakiś czas prawdopodobnie, a może i to będzie bardzo długi czas, poznamy w pełni jego funkcjonowanie, może nawet nigdy nie poznamy w pełni funkcjonowania mózgu i do końca nie będziemy pewni, jak te leki tak naprawdę działają. No, na obecną chwilę bazujemy na tym, że jest to przede wszystkim bloker tych receptorów, o których powiedziałem. No i clue programu polega na tym, że kwetiapina w różnych chorobach stosowana jest w bardzo różnych dawkach i od razu uspokajam wszystkich pacjentów, tych pacjentów z tak zwanej małej psychiatrii, czyli osób, które mają różnego rodzaju zaburzenia właśnie snu, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. To, że stosujemy taki lek jak kwetiapina, nie oznacza, że jesteście Państwo chorzy na schizofrenię, że macie chorobę afektywną dwubiegunową, że leczymy u Was jakąś psychozę. Absolutnie nie. No bo w chorobach, o których mówię, czyli w tych chorobach wielkiej psychiatrii, stosujemy dawki w przedziale od 400 do 800 mg na dobę. Tak zazwyczaj stosujemy je w dwóch dawkach, a rzadziej w jednej. Dzielimy tą dawkę, nawet dawkę 800 mg. Niektórzy twierdzą, że tą górną granicą jest 750 mg. No rzeczywiście są to bardzo duże dawki leku kwetiapina i te dawki stosujemy w psychozach. Natomiast u osób, które cierpią najczęściej na zaburzenia snu, na bezsenność, stosujemy kwetiapinę w bardzo małych dawkach. I tak u osób starszych możemy stosować tą kwetiapinę bardzo często już w dawce 25 mg. Czasami trzeba podać dwie tabletki, czyli 50 mg. A czasami nawet, nie wiem, i 100 mg, ale już dawka 25 mg jest tą dawką skuteczną, która pozwala nam dobrze spać. Kwetiapina stosowana jest też jako lek nasenny osób młodych, tak? Nie trzeba tutaj być osobą w podeszłym wieku, no niemniej jednak, jeśli chodzi o kwestie refundacyjne, to najczęściej właśnie refundowana ona jest, ta mała dawka kwetiapiny refundowana jest w przypadku chorób otępiennych, no a te oczywiście dotyczą populacji osób starszych, tak więc tą bezsenność na refundację możemy leczyć u osób starszych, u osób młodszych musimy tą kwetiapinę wypisywać na 100%, tam w zależności od różnych preparatów różnie to jest, ale
To już jakby, ponieważ to jest lek na receptę, to Państwo w indywidualnej rozmowie z psychiatrą decydujecie, jakiej dawce, jaki rodzaj preparatu będzie używany, czy ewentualnie będzie ta refundacja też nie. Natomiast w przypadku schizofrenii, w przypadku psychoz, w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, oczywiście w każdym przypadku jest refundacja, ponieważ ten preparat 25 mg on nie jest przesadnie drogi, natomiast już te preparaty po 100, po 200 mg one są drogie. Jeżeli ktoś by chciał bez refundacji przyjmować, nie wiem, 800 mg kwetiapiny, to byłoby to naprawdę drogie. No ale właśnie dlatego u osób, które cierpią na czy HAD, czy na schizofrenię, ten lek jest refundowany. Jakie są działania niepożądane kwetiapiny? No, przede wszystkim senność. Mogą się zdarzać zawroty głowy. No i kwetiapina może niezbyt dobrze oddziaływać na taką gospodarkę lipidowo-cukrową. Tak więc jeżeli ktoś cierpi na cukrzycę, jeżeli ktoś ma tendencję do tycia, no to stosowanie tego leku w większych dawkach trzeba przeanalizować. Trzeba tutaj przeanalizować rynek zysków i strat, czasami poeksperymentować, ponieważ rzeczywiście przyjmowanie tego leku, zwłaszcza w większych dawkach, no może niestety niekorzystnie się manifestować w postaci przybrania na wadze. Tak więc ja osobom, które są młode, czy też mają tendencję do tycia, sugeruję rozpoczęcie leczenia bezsenności od takich leków jak chociażby trazodon, ewentualnie perazin, a z kolei osoby, które cierpią na zaburzenia psychotyczne, no tutaj zdarza mi się sugerować bardziej na przykład risperidon, tak, ponieważ ten potencjał taki no, tej otyłości, tego zmierzania w stronę gorszego lipidogramu jest mniejszy niż w przypadku kwetiapiny. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem na takich jakichś tam międzynarodowych psychiatrycznych targach i no, niezbyt fortunnie producent jednej z form kwetiapiny reklamował tą kwetiapinę w postaci krówek, które zawijał i podpisywał właśnie nazwą tego swojego produktu. No, no niezbyt to było dobre z punktu widzenia PR. No, krówka smaczna, ale no, pamiętajmy, że nie jest to zbyt zdrowa, że tak powiem, substancja. Jeśli chodzi o inne działania niepożądane, to czasami zawroty głowy, czasami spadek ciśnienia ortostatycznego, ale też zdarza się, że kwetiapina potrafi nasilać myśli samobójcze, więc powinniśmy być ostrożni, jeśli chodzi o osoby z myślami samobójczymi, z tendencjami samobójczymi. Natomiast taką bardzo rzadką, ale również czasami spotykaną, no nie tylko wobec kwetiapiny, ale innych neuroleptyków, jest działalność tego leku, jest działanie tego leku polegające na obniżeniu progu drgawkowego, więc osoby, które cierpią na padaczkę, też powinniśmy być ostrożni, na przykład padaczkę alkoholową, tak? Tutaj takie osoby, które mają uzależnienie od alkoholu, też często mają problemy ze spaniem, no i wtedy, kiedy różne inne leki nie działają, to stosujemy kwetiapinę i może się zdarzyć, że ta kwetiapina doprowadzi do pojawienia się ataku padaczki. Jeśli chodzi o samo działanie tego leku, no to uspokaja. W przypadku oczywiście psychoz jest działaniem przeciwpsychotycznym, to znaczy zdejmuje stany urojeniowe. Przypominam, iż urojenia są to fałszywe sądy, tak? Takie myśli, w których na przykład uważamy, że ktoś nas obserwuje, że ktoś nas śledzi, że ktoś nam w jakiś tam sposób zagraża, mimo że nie jest to niczym uzasadnione. No, w przypadku występowania omamów, najczęściej omamów słuchowych, są to jakieś głosy, prawda? Więc stosowanie tego leku zmniejsza również tego typu doznania, czy też je całkowicie eliminuje. W przypadku osób pobudzonych, które nie mogą zasnąć, które są nakręcone, które jakieś działania nieodpowiedzialne stosują, w przypadku najczęściej właśnie manii czy choroby afektywnej dwubiegunowej, no to kwetiapina będzie ich hamować, będzie tonizować, będzie powodować, że człowiek z powrotem zaczyna być krytyczny, nieco spowalnia, no i jakby wraca do normalności, wraca do normalności. Jeśli chodzi o używanie kwetiapiny u osób otępiałych, u osób cierpiących na chorobę, nie wiem, na przykład
Alzheimera, na różnego rodzaju inne choroby spowodowane właśnie uszkodzeniem mózgu. No, u takich osób często występują właśnie zarówno urojenia, jak i występują czasami jakieś omamy, czasami nawet omamy wzrokowe. Takie osoby cierpią na bezsenność, takie osoby starsze to nasilają się te stany omamowo-urojeniowe w godzinach wieczornych, czy też czasami w nocy. To jest nazywane zespołem zachodzącego słońca. Tu również zastosowanie kwetiapiny potrafi być bardzo, bardzo korzystne, aczkolwiek pamiętajmy, że w takich chorobach jak otępienie z ciałkami Lewiego, czy porażenie nadjądrowe, czyli w rzadszych, ale jednak otępiennych zespołach, no w ogóle istnieje nieprawidłowa reakcja na neuroleptyki, to wszelakiego rodzaju neuroleptyki, zarówno takie jak kwetiapina, jak i olanzapina. I no niestety, ale wtedy nie możemy używać w ogóle u takich pacjentów neuroleptyków, więc jeżeli jest nieprawidłowa reakcja na neuroleptyk, to miejmy to na uwadze. To tyle. Chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali z tego odcinka, że przede wszystkim, że można stosować kwetiapinę w niewielkich dawkach, właśnie w dawce 25, czy nawet w połówka tabletki, 12,5 mg, czy 50 mg, bo to są cały czas niewielkie dawki. Można ją stosować u osób zdrowych, niepsychotycznych. To, że lekarz taki lek proponuje, żeby poprawić sen, żeby uspokoić, absolutnie nie oznacza, że jesteście Państwo chorzy, czy na HAD, czy na schizofrenię. Proszę się nie obawiać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Państwa wartościowy. Tradycyjnie bardzo proszę o subskrybowanie kanału, to bardzo pomaga. Proszę o udostępnianie. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli pojawią się jakieś pytania, to będę na to pytanie odpowiadał.